Witam wszystkich serdecznie na kanale Videoblog Tech w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się mikrofonem Tracer Screamer. Dlaczego nim? Ponieważ przeglądając ostatnio Allegro zauważyłem, że na kilku aukcjach ponad kilkaset osób kupiło ten mikrofon i zacząłem się zastanawiać what the fuck. Więc ja też postanowiłem go nabyć, żeby go przetestować i sprawdzić, czy się nadaje do streamowania, czy się nadaje w ogóle do nagrywania dźwięku, jak jest wykonany i czy generalnie warto za niego dać te 40 zł, ile sobie krzyczą na ale drogo sprzedawcy. Zapraszam do kolejnego odcinka. Enjoy! Producent chwali się, że jego częstotliwość to 50 do 18 tysięcy Hz oraz czułość minus 55 dB. Podobno ma włącznik on-off, dwumetrowy kabel zakończony mikrojackiem. Co ciekawe, pokazuje nam tutaj, że wejście do mikrofonu to jest niby profesjonalne wejście XLR stosowane w mikrofonach estradowych i w bardziej profesjonalnym sprzęcie dźwiękowym. Dobrze, ale otwórzmy go sobie. Zobaczmy, co nam daje producent. W pudełku absolutnie więcej nic. Zabezpieczony mikrofon, sam mikrofon. Podstawka do mikrofonu, trójnóg. Kabel. Zobaczcie, z tej strony faktycznie jest słoncze trzypinowe, żeńskie. Jest to plastik, złącze metal. Natomiast to się wszystko jakoś dziwnie średnio spasowuje. Z drugiej strony mikrojack. Szkoda, że krzywy, nie wiem czy widzicie. Fabrycznie jest krzywy, ja nic nie skrzywiłem, nie otwierałem jeszcze tego mikrofonu. Tak. I co? Instrukcji obsługi nie ma? A nie, jest na pudełku, przepraszam. Jest napisane tutaj instrukcja obsługi, cytuję. Podłącz wtyki do odpowiednich gniazd komputera lub innego urządzenia z wejściami, wyjściami audio. Koniec instrukcji obsługi. Dobrze, wyciągnijmy sobie, może się czepiam, ale sam mikrofon. No niestety na pierwszy rzut oka jest to gorzej niż zły plastik. Jest to po prostu jakaś porażka. Plastik najgorszego sortu, niewyrównany, źle spasowany. Widzę już, że jakieś pęknięcie fabryczne, niedogrzanie plastiku w formie wyszło. Dobra, sam mikrofon. Za chwileczkę może mi się uda to pod światło wam pokazać, co jest w środku, bo nie będę go rozbierać. On jest, niby jest rozkręcany, ma tutaj dwie śrubki, ale obawiam się, że przy takiej jakości tego sprzętu, jak się go rozkręci, to już się może go nie dać złożyć. Pokrętło, nie wiem, zapewne głośności mikrofonu. Nie wiem, czy to jest ten przycisk, a właśnie, to jest ten przycisk. Nie wiem, czy to jest ten przycisk, ale coś tu się lekko ugina. Za chwilę sprawdzimy, czy to jest ten przycisk on-off. Jeżeli tak, no to trzeba albo użyć, nie wiem, jakiej siły, żeby go włączyć, bo obawiam się, że jak go mocniej wcisnę, to wpadnie wszystko do środka. Więc na razie tego... O, jakieś druty tutaj widzę wystają. Nie wiem, czy to widzicie, ale tu wystaje taki drucik. Co nie jest profesjonalnie wykonanym mikrofonem. Za chwilę może mi się go uda wydłubać stąd. No, ja się śmieję, oczywiście żartuję, no bo za 40 zł raczej nie kupimy profesjonalnie wykonanego mikrofonu, nawet z włączem XLR, nawet z włączem mikrojack. O, wypadło. Może nie wbiję sobie go w brodę, jak będę musiał do tego blisko mówić. No dobra, zobaczmy w ogóle, czy to pasuje. Zazwyczaj z trafianiem nie mam problemu i tym razem się udało. Mikrofon bardzo lekki. Strzał z plastiku, siatka metalowa, służy również za filtr, ponieważ w środku jeszcze ma jedną siateczkę taką mniejszą, nie wiem czy to widać, będzie faktura tego na filmie. Z zewnątrz duża siatka i pod spodem, pod nią jeszcze jedna taka bardziej drobna siateczka. Mikrofon to okulny, kabel dwumetrowy. Zobaczmy sobie, może ma te 2 metry, zakończony tym krzywym mikrojackiem. Jakoś reguluje,
się po prostu wkłada tutaj. No i chciałbym, żeby mi to nie latało. Ja coś pewnie źle robię, albo się nie znam. Dobra, udało się i nawet nie pękło, ale jak widzicie, ten plastik jest tak troszeczkę, brzydko mówiąc, rozwarty. Boję się, że jak go wepchnę bardziej, to on po prostu, a może nawet nie pękł. No, dobra, trzymaj się. Okej, to ja nie umiałem. Chyba. Albo oni, nie wiem. Mikrofon dookólny, ale pokażę Wam teraz pod światło, jak on de facto w środku wygląda. Nie wiem, czy to będzie bardzo widać tutaj pod światło, ale w środku, na samym środku jest taki mały mikrofonik. A reszta to są dodatkowe jeszcze pop filtry. Więc powierzchnia zbierania tego, no niestety nie jest jakaś rewelacyjnie duża. Może tak bardziej będzie widać. O, tam w środku ta kuleczka, taki okrąg, taki, to jest ten mikrofonik. Jest zawieszony na jakiś mocowaniu takim. No może nie lata? Chociaż tyle, że nie lata. Dobra. Przejdźmy do testów. Sprawdzimy sobie, jak będzie się zachowywać w programie Soundcheck do testowania mikrofonów. I zobaczymy, czy da się w ogóle streamować gry i jak jest bardzo czuły. Czy będzie zbierał nam dźwięki klawiatury i myszki podczas grania? Czy może o dziwo nie? No niestety podczas drugiej próby zamocowania tego mikrofonu do statywu jego nie udało się i nam statyw pękł. To, co się obawiałem wcześniej, stało się rzeczywistością. Nie wiem, czy za dużo siły użyłem, czy nie, czy śniadania za dużo zjadłem dzisiaj. Generalnie statyw trachnął. No cóż, pozostawię to bez komentarza. Także na prędce wymyśliłem nowe mocowanie do mojego mikrofonu, żeby mógł go przetestować tak, jak Bozia przykazała, czyli na stojaku, a nie gdzieś trzymając go w ręku. Okej, rozpoczniemy nagrywanie naszego testu. Mikrofon stoi tuż przede mną w odległości jakichś 20 cm od ust. Najpierw zrobimy test filtrów, które są w mikrofonie, czyli będę robił standardowe do mikrofonu. Ale puścimy sobie nagrywanie od razu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I przeczytamy sobie nasz ulubiony wierszyk Brzechwy. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. Wół go pyta, panie chrząszczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? Jak to po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. Okej, tak to wyszło. A teraz podepnijmy mój mikrofon, który używam na co dzień do nagrywania, czyli Thermaltake'a Chao Zero i zobaczymy, porównamy sobie z nim. Mikrofon Thermaltake'a też przypiąłem do tego samego statywu, na którym umieściłem Tracera. Też jest w odległości 20 cm od moich ust i zróbmy sobie mały teścik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. Wół go pyta, panie chrząszczu, po co pan tak brzęczy w gąszczu? Jak to po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. I tak wygląda Thermaltake Chao Zero. Już tu widzę na wykresie, że czułość tego Thermaltake'a jest co najmniej pół raza większa, o ile nie więcej, niż Tracera. Zróbmy sobie jeszcze jeden test. Teraz mówię z mikrofonu Thermaltake. A za chwileczkę przepnę się, uwaga, na mikrofon Tracer Siren. Generalnie tak brzmi z Tracera. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz Tracer stoi naprzeciwko mnie, a teraz będzie stał po lewej stronie ode mnie, jakieś 30 cm. Teraz przechodzimy na wprost znowu i przechodzimy na prawą stronę 30 cm. Zobaczymy, jak sobie zbiera kierunkowo, bo podobno jest dookólny. Ok. Naprzeciwko mnie jest Thermaltake, teraz jest po lewej stronie Thermaltake, w takiej samej odległości jak Tracer, bo jest przymocowany tuż nad nim. I teraz będzie po prawej stronie Thermaltake ode mnie w odległości jakichś 30, 35, 40 cm. I znowu jestem naprzeciwko Thermaltake'a. I teraz macie możliwość odsłuchu, jak brzmi jeden Thermaltake i jak brzmi Tracer, moi drodzy, teraz.
Jest aktualnie podpięty. Dobra, teraz zrobimy sobie test streamu, czyli może nie grę, ale zapuścimy, otworzymy sobie Worda, napiszemy jakiś krótki tekst i zobaczymy, jak bardzo słychać w mikrofonie. Wciskane klawisze i klik myszki. Klik myszki to już słychać, bo już przy odsłuchu testu to słyszałem, natomiast zobaczmy, jak będzie z klawiaturą. I jeszcze dodatkowo przestawimy mikrofon troszeczkę na lewą stronę, ponieważ tutaj nie mam miejsca, żeby stał przede mną i klawiatura była jeszcze za nim. Powiem Wam tak, jak widzicie, klawiatura jest w miarę przede mną, to sobie jeszcze przesuniemy. Nie wydaje mi się, żeby ten kabel miał 2 metry w tym tracerze. No może ma, ale takie naciągane dwa. Zrobimy sobie test pisania na klawiaturze i klikania myszką w momencie właśnie, jak mikrofon stoi troszeczkę z lewej strony. Z racji tego, że ja monitor też z lewej strony ustawiony tutaj, będę patrzył w miarę prosto na ten mikrofon i zobaczymy, jak to się będzie zachowywać i co będzie słychać na ekranie. Dobra, mamy ustawione, zrobimy sobie test, napiszemy sobie test mikrofonu Tracer Siren, czy warto go kupić? Kupić, czy też nie? Moja klawiatura nie jest klawiaturą z przełącznikami Cher, MX, Red i tak dalej. Jest to klawiatura membranowa, nie jest to klawiatura mechaniczna, więc i tak powinna być cisza niż wszystkie klawiatury mechaniczne z przełącznikami Cherry. Ok, to napisaliśmy sobie to, a teraz mikrofon jeszcze tylko sprawdzę, jest podpięty dobrze. Ustawienia mikrofonów zostawiłem takie same, jak używam w przypadku mikrofonu Thermaltake'a, czyli wszystkie te parametry jego, które używam do nagrywania, są identyczne. Po prostu przełączam mikrofony i przy takich samych parametrach prowadzę ten test. Zobaczmy sobie. WSAD, spacja, myszka, myszka, myszka. Widzicie tych przeciwników na ekranie, z prawej strony się zbliżają, zaraz ich wszystkich rozwalimy tutaj. Nie biję jakoś specjalnie mocno, po prostu piszę na tej klawiaturze. No dobra, słuchajmy sobie, jak to teraz wyszło i jak to wygląda. I o ile dźwięk klawiszy jest, na ile dźwięk klawiszy i myszki jest zbierany przez ten mikrofon. Kilka słów na zakończenie. Absolutnie nie polecam. Jest to mikrofon bezpłciowy, nie oddaje dobrze barwy głosu. Jest mikrofonem cichym, pomimo takich samych ustawień na Thermaltake'u. Thermaltake jest wyraźnie głośniejszy, czystszy i lepiej oddaje barwę głosu. Jest mikrofonem dookólnym, za to plus, niestety minus, pomimo tego, że jego czułość nie jest na pewno taka, jak deklaruje producent, aż taka duża, to i tak zbiera wszystkie odgłosy z klawiatury, z myszki, ze streamu, który prowadzimy, więc nasi odbiorcy będą bardziej słyszeli klawiaturę niż to, co aktualnie mówimy. Ciężko go postawić gdzie indziej, chyba że zamontujemy go na jakimś wysięgniku do biurka i będzie faktycznie gdzieś nad naszą głową troszeczkę wisiał. Natomiast niestety, ale to też myślę, że na dużo się nie zda, ponieważ jest to mikrofon miernej, niestety, kiepskiej jakości. Także odradzam, nie wydawajcie tych 400 zł na niego. Proszę Was, bo to szkoda pieniędzy. Szkoda pieniędzy wyrzuconych de facto w błoto. Widzieliście, podstawka pękła już przy pierwszej próbie montażu, przy drugiej, przepraszam, próbie montażu. Natomiast sam mikrofon jest wykonany beznadziejnie. No i tak też pracuje niestety. Nawet tutaj to pokrętło cały czas głośności było rozkręcone na maksa i to też nie pomogło, ponieważ mikrofon nagrywa niestety, ale cicho. I to nie jest wina mojej karty dźwiękowej, ponieważ jest dosyć porządną kartą dźwiękową. A niestety jest to wina mikrofonu. Cóż więcej? Chyba nic. Nie kupujcie. Dołóżcie kilkadziesiąt złotych, kupcie lepszy mikrofon Thermaltake'a, SteelSeries, Creativa, cokolwiek innego, ale nie Tracera, Siren, proszę Was, nie kupujcie tego złomu. I tym niestety niezbyt optymistycznym akcentem w tym odcinku kończymy ten odcinek. I do zobaczenia w kolejnym. Jeżeli się podobało, kciuk w górę, jeżeli uchroniło Was to przed wydaniem 400 zł na ale drogo na ten szajsowaty monitor, to dajcie mi kciuka w górę. I dzięki, i miło się z Wami rozmawiało. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pozdrawiam, Wideoblog Tech. Cześć!
Sorry za to, że podczas testu cały czas mówiłem, praktycznie cały czas mówiłem Tracer Siren, a to jest Tracer Screamer. Naprawdę, sorry. Gdzieś mi tam utkwiło w głowie i nie wiem, co mi się ubzdurało i cały czas mówiłem Siren, 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 Siren. Ale to jest Screamer. Ah, Screamer, Tracer Screamer.